Więc mamy tak, naszego wspaniałego karpia. Filetowanie zaczynamy od grzbietu. W tym roku ruszamy 20 grudnia w Dniu Ryby z kampanią pod hasłem Tradycyjny Wybór – Humanitarne Traktowanie. To już druga edycja kampanii społecznej lokalnej grupy rybackiej Świąteczny Karp. W ubiegłym roku podczas akcji informacyjnych nasze stowarzyszenie rozdało ponad 1000 rynienek specjalnych opakowań do przenoszenia żywych karpi, by ryby w drodze na nasz stół cierpiały jak najmniej. Zaplanowaliśmy w ramach kampanii konkurs na najlepszą potrawę z ryb. My przygotowujemy karpia w warzywach. Kroimy małe kawałeczki karpia, przyprawiamy sol, pieprzem, sokiem z cytryny. To odstawiamy do lodówki na jakieś 6 godzin. Do tego przygotowujemy cebulę, marchewkę, selera. Wedle uznania, kto jakie warzywa lubi, ja takie przygotowuję. Kroję to w słupki, obsmażam na maśle. Następnie karpia obtaczam w mące, smażę na mocno rozgrzanej oliwie. Następnie przekładam na blaszkę, obsypuję tymi warzywami, które mam poduszone na maśle i stawiam do piekarnika na około 20 minut. A karpia Ci uda z kostatek! Rozgrzaną patelnię, czuć wyraźny aromat ziół i czosnku. I tym sposobem kładziemy nasze fileciki z karpia. Mówimy tu o filecikach, nie o dzwonkach, ani o innej formie. Dochodzi nam karp w aromacie ziół i czosnku. Żebyśmy mieli tej postaci, żeby skonsumować go podczas wigilii. Święta Bożego Narodzenia kojarzą nam się nieoderwalnie z rybami, czyli z karpiem, który jest taką potrawą wigilijną, która gości na naszych stołach. Podczas tych świąt przyłączam się do akcji Świąteczny Karp, żeby traktować bardziej humanitarnie tą królewską rybę goszczącą na naszych stołach. Również funduję nagrodę na najlepszy przepis rybny z pogranicza naszego polsko-litewskiego. Ryby głosu nie mają, a szkoda. Do pochrzanie świeżo tartym proponuję posypać żurawinę zbieraną w okresie jesieni. Może wszędzie karpie jedzą, tak naprawdę na całym świecie. To jest ryba, która jest popularna, że tak jak wszystkie ryby, a przede wszystkim ryby są zdrowe. Także ważne jest to, żebyśmy wiedzieli, skąd ryba pochodzi, w jaki sposób trafiła do naszego sklepu, czym była odżywiana. Warto się interesować jedzeniem. To jest Michał będzie w naszej kapitule konkursowej, więc tutaj myślę, że mamy eksperta. Tak, to znaczy myślę, że w przypadku gastronomii każda osoba, która gotuje, jest ekspertem. I naprawdę warto pokazać swoje dokonania, swoje umiejętności, a przede wszystkim poszerzać swoje horyzonty. My tutaj chcieliśmy pokazać właśnie najprostszą formę, czyli skarb po prostu smażony z tak zwanej patelni z jakimiś naszymi charakterystycznymi regionalnymi akcentami. Chcielibyśmy, żeby Państwo też zaproponowali coś od siebie ciekawego i wartego postawienia na świątecznym stole. Tak, chcemy poznać Twój przepis na karpie. Zachęcamy. Akcja Świąteczny Karp, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka, Powierzchnie Suwalsko-Augustowskie kończy cykl wydarzeń, które przez cały rok towarzyszyły mieszkańcom naszego regionu. Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia chciałem wszystkim naszym sympatykom złożyć bardzo serdeczne życzenia zdrowych i pogodnych świąt, a dla miłośników wędkarstwa i ryb również aktywnego spędzenia czasu nad wodami naszego Powierzchni.